Koleje Śląskie na dobrym torze do rozbudowy swojej siedziby. Prawie 48 milionów złotych kosztować będzie nowe zaplecze techniczne. Konkretnie rozbudowa i doposażenie hali napraw taboru. Pierwsze prace mają ruszyć już na początku marca, a nowa hala ma zostać oddana do użytku w ciągu 24 miesięcy. Fatima Orlińska. W ciągu 2 lat hala napraw taboru powiększy się o dodatkowe 4000 m2, dzięki czemu możliwe będzie serwisowanie bieżące pociągów Kolei Śląskich na miejscu. Powiększenie hali pozwoli wykonywać przeglądy 6-członowych pojazdów. Spółka przy tej okazji zakupi nowoczesną tokarkę podtorową, służącą serwisowaniu kół, a dalej bezpieczeństwu pasażerów. Jest ona dla nas bardzo istotna, dlatego że właśnie wyłączenie składu do toczenia, przetoczenie w różnych miejscach wskazanych, ja mówiłem o Kędzierzynie Koźlu, ja mówiłem o Jaworznie, ale czasami się zdarza tak, że obydwa miejsca są zajęte i trzeba pojechać do Torunia po to, żeby przetoczyć skład. No to jest tak naprawdę konkretne dni wyłączenia konkretnego składu, który należałoby przetoczyć. W czasie których pociągi wyłączone są z obiegu, dlatego modernizacja hali usprawni funkcjonowanie taboru spółki. Co ważne, z perspektywy wykonawcy inwestycja będzie realizowana przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy warsztatu. Ta inwestycja będzie wymagała też przebudowy sieci zewnętrznej, sieci energetycznej powiązanej z tym. Ja pomijam jak gdyby przebudowę kolei, rozjazdów, to jest 800 metrów, ale główne serce to będzie ta hala. Inwestycja powstanie w ramach tak zwanego priorytetu 4 funduszy europejskich dla sprawnego transportu. Ze środków Unii Europejskiej Koleje Śląskie pozyskały na ten cel ponad 46 milionów złotych. Wykonawca w ramach przetargu zaoferował projekt i realizację za kwotę 48 milionów. Szansą na więcej podobnych inwestycji w transport i rozwój regionu śląskiego mogą być środki z Krajowego Planu Odbudowy, które wkrótce mają trafić do Polski. Będą tego typu projekty również realizowane. Wiemy, że te środki będą pracowały na nasz cały region. Czyste powietrze, transport, cyfrowa i zielona transformacja. Także odrobinę cierpliwości. Musimy jeszcze jakby zakończyć rewizję KPO, bo wiemy, że niektóre z rzeczy, które były zapowiedziane, nie będą mogły być zrealizowane. Natomiast jestem bardzo dobrej myśli. Pamiętajmy, że w poprzedniej perspektywie finansowej tych środków do naszego regionu spłynęło bardzo dużo. 11,7 miliardów z tych funduszy, które były bezpośrednio pompowane, używane na poziomie regionalnym. Tym samym województwo śląskie było jednym z liderów i prawdopodobnie będzie jednym z najważniejszych, najbardziej strategicznych regionów w dysponowaniu pieniędzy z KPO, których pierwsza transza do Polski ma trafić już w kwietniu.